Witamy w drugim webinarium wolontariackim realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowy FIO na lata 2023-2030. A gościem dzisiejszego spotkania jest Anna Wendler, zastępczyni koordynatorki pracy resortu Junior z grupy wolontarystycznej Agrarka. Aniu, opowiedz nam, jak to w ogóle się stało, że Agrawka skradła twoje serce i tam właśnie zagościłaś. Jeśli chodzi o moją historię, to od zawsze czułam potrzebę robienia czegoś więcej niż minimum. I wiadomo, w okresie licealnym chodziłam do szkoły, miałam jakieś obowiązki domowe, ale chciałam czegoś więcej. Początkowo było to harcerstwo, ale odkryłam grupę, właśnie Agrawkę, i ona totalnie mnie pochłonęła w tym kontekście, że wybrałam, że tam właśnie w tej grupie i poprzez wolontariat będę się rozwijać. Dlaczego Agrawka skradła moje serce? Bo tak jest dosłownie i w przenośni. Myślę, że to dzięki ludziom pełnym pasji i odwagi do tworzenia rzeczy, wydarzeń, które zmieniają otoczenie na lepsze. Najpierw byłaś wolontariuszką, a teraz już awansowałaś do roli osoby, która zaraża innych wolontariuszy i angażuje do różnych działań. No właśnie, powiedz nam, czym dokładnie zajmuje się twój resort? Mój resort, bo takie mamy nazwy, jeśli chodzi o naszą strukturę, czyli nasz dział nazywa się Junior i zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży, które są podopiecznymi placówki wsparcia dziennego. I te działania polegają na wsparciu dzieci podczas odrabiania lekcji, ale też gra w piłkę nożną, czy też towarzyszenie im podczas np. półkolonii letnich czy zimowych. Agrawkę zna każdy pabianiczanin. Jak pytam gdzieś kogoś na mieście właśnie z Pabianic czy na Agrawkę, każdy bez wahania odpowiada, że tak. Znani jesteście też szerzej w całej Polsce. No właśnie, jak to jest, jeżeli chodzi o takie wsparcie, rozpoznawalność i otoczenie? Czy właśnie jesteście wspierani i w jaki sposób? Jakiego wsparcia oczekujecie w realizacji waszych działań? Jak to wygląda jakby z punktu widzenia otoczenia zewnętrznego, że tak nazwijmy? Jeśli chodzi o wsparcie, to tak, fakt, że działamy w Pabianicach, jest to mniejsze miasto, dużo mniejsze niż Łódź, i organizacji pozarządowych jest też zdecydowanie mniej niż w Łodzi, stąd miasto czy też starostwo bardzo nas wspiera i chociażby teraz organizowaliśmy turniej piłki siatkowej dla wolontariuszy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i tutaj mieliśmy udostępnioną halę powiatową, gdzie mogliśmy ten turniej zrealizować, więc jeśli jest potrzeba, to możemy się zgłosić i tę pomoc uzyskać. Więc to jest ogromne wsparcie i też przede wszystkim wsparcie mieszkańców, którzy też nas kojarzą. I że Agrawka to nie tylko ten metalowy, to metalowe coś do spinania różnych rzeczy, a też grupa ludzi, która działa w mieście i poza miastem. No właśnie, bo wolontariat to nie tylko wolontariusze i koordynatorzy, którzy nimi zarządzają, ale również otoczenie, które sprzyja temu, żeby ten wolontariat się rozwijał lokalnie, sieciowo, czy właśnie tworzenie takich partnerstw, struktur, sieci, koalicji jest według Ciebie ważne? Jaką ono rolę spełnia jakby tutaj w Waszej lokalności społecznej? Myślę, że jak najbardziej budowanie współpracy na różnych przestrzeniach i poziomach jest bardzo ważne, bo zwyczajnie razem możemy więcej. I to nie jest tylko pusty frazes, a przekłada się na większe możliwości, na zwiększenie zasięgów działań i też powiększenie grupy odbiorców działań. Więc to służy, współpraca służy wszystkim. Tak wierzę. Obecnie też mamy do czynienia z takim wzmożonym wsparciem wolontariatu, bo sytuacje, które
rozgrywają się na arenie światowej, krajowej, chociażby pandemia czy wojna na Ukrainie, pokazują, że ten wolontariat jest bardzo potrzebny i warto go wspierać, bo no widzimy, jakie są rezultaty. Również to się odzwierciedla w dofinansowaniu, ponieważ powstają nowe programy, które kompleksowo wspierają wolontariat i ukazują jakby jego wielobarwność i to jest bardzo, bardzo fajne. I właśnie, czy z twojego doświadczenia, jakbyś miała tak opowiedzieć, to lepiej by było, żebyśmy tworzyli kolejne nowe centra i biura wolontariatu, czy też ważniejsze jest wspieranie tych, które już są? I w jaki sposób? Na przykład, jak konkretnie można was wesprzeć, żebyście się rozwijali i jakiego oczekujecie wsparcia finansowego, organizacyjnego, merytorycznego? Jak to wygląda? Bo ja na przykład wiem, jakiego bym oczekiwał. Jak to jest u was? Mm-hmm. Jak to jest u nas? Myślę, że bardzo ważnym aspektem jest szkolenie i podnoszenie kompetencji wolontariuszy jako ludzi, więc to na pewno taka inwestycja w człowieka w postaci szkoleń, różnego rodzaju warsztatów. Co jeszcze? Co jeszcze? Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli chodzi o te lokalne centra, to myślę, że zarówno i wspierać te istniejące, które wypracowały też przez wiele lat sieć współpracy, ale też tworzyć nowe miejsca, gdzie człowiek może przyjść i uzyskać informacje na temat wolontariatu, dostępnych miejsc, potrzeb właśnie mieszkańców swojego miasta. Czyli no tak, myślę, że tu obie te gałęzie warto wspierać. Ja też się pod tym podpiszę i tutaj apeluję do tych, którzy nas oglądają być może, żeby właśnie wspierać i rozwijać nowe działania, nowe gałęzie, ale też nie zapominać o tych, którzy sobie radzą, bo one też potrzebują wsparcia, żeby działać dalej i żeby unikać tego syndromu dobrego ucznia, nie? Że jak już oni sobie radzą, no to oni na przykład nie potrzebują szkoleń czy tam jakiegoś wsparcia finansowego, bo to jakby trzeba cały czas jakby o to dbać i to podlewać, żeby to rozkwitało i się rozwijało, szczególnie ci, którzy działają tak jak wasza grupa, no już wiele lat, bo... 18. 18. Wam niedługo stuknie. Teraz zbliża się taki okres gal z okazji Dnia Wolontariusza. Będzie u nas w Łodzi, będzie gala ogólnopolska i będzie też gala agrafkowa, która też to 18-lecie podsumuje trochę. Czy można zdradzić, jakie niespodzianki szykujecie dla swoich wolontariuszy? Tak troszeczkę chociaż. No przede wszystkim my jako grupa, tak jesteśmy, tak jak wspomniałeś, organizatorami tutaj miejskich obchodów wolontariusza w naszym mieście, w Pabianicach i mamy niespodzianki dla wszystkich gości. Mam nadzieję, że się spotkamy na tej gali. Będą występy artystyczne, będą różne inne fajne rzeczy, ale nie mogę powiedzieć, bo nie będzie wtedy tej niespodzianki. Na pewno będzie wzruszająco, merytorycznie, artystycznie i będzie to faktycznie 18 gala, więc już takie dojrzałe pomaganie, świadome pomaganie. O tym chcemy też tam rozmawiać. Grupa Grabka się rozwija, dojrzewa. Ja już was obserwuję od samego początku niemalże i dopinguję i widzę właśnie, jak z roku na rok to wszystko rozkwita. Jak wy dorastacie z Agrawką i też rzeczywiście na tych galach widać, jak to się wszystko zmienia, kształtuje. Ja polecam gale agrawkowe, bo zawsze jest ten duch agrawkowy, można poczuć na własnej skórze, co robić na co dzień, jeżeli nie mamy do czynienia właśnie, żeby was obserwować, albo nie możemy, także tutaj jest taka okazja. No jeżeli nie chcesz nam zdradzić tych szczegółów, to może chociaż podziel się, jakie macie plany na działania, na projekty, bo zawsze jesteście widoczni w mieście, jest mnóstwo szczególnie akcji i kampanii, może coś teraz w najbliższych dniach się zadzieje.
Jeśli chodzi o ten rok, to nasze działanie już końcówkę roku, to skupiliśmy się w pełni na obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i w ramach tego będzie happening w centrum miasta. Był turniej piłki siatkowej dla wolontariuszy i to jest coś, co nas teraz jakby najmocniej angażuje, no bo już niedługo wielki finał, czyli sama gala. Oprócz tego byliśmy też włączeni w kampanię 19 dni przeciw krzywdzeniu dzieci i młodzieży, przeciwko tej przemocy wobec tej grupy. I będziemy się właśnie spotykać na zebraniu, na spotkaniu, gdzie będziemy omawiać, co dalej. Tu przed nami jest nabór, czyli taki coroczny ważny element w życiu naszej grupy i będziemy tutaj opracowywać to, jak właśnie będzie on wyglądał. No to trzymamy kciuki i zachęcamy nowych adeptów wolontariatu do przyłączenia się do agrafkowej rodzinki. Czy na koniec chciałabyś coś dodać od siebie, może tutaj jakoś zareklamować wasze miejsce i przy okazji naboru do przyszłych wolontariuszy coś powiedzieć? To ja chciałam się podzielić trzema wartościami, które wypracowaliśmy wspólnie podczas takiego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego. I przede wszystkim u nas na pierwszym miejscu jest człowiek, później jest miłość i pasja. I te trzy elementy robią magię w najzwyczajniej świecie. I człowiek jest ogromną wartością. Wierzymy, że w każdym drzemie potencjał i pasja, wiara, że nasza praca ma sens, to jest coś, co nas niesie i to jest niesamowite. I lubię jakby otaczanie się osobami, które są pełne pasji i ludzie są, którzy uwielbiają taniec, są osoby, które kochają siatkówkę, jeszcze inni muzykę czy aktorstwo. I to są pasje, energia, która niesie ich każdego dnia i pomaga działać. Przekuwają pasje na realne działania, które wnoszą wartościowy wkład w życie swoje własne, jako wolontariusze, ale też ludzi, drugiego człowieka. Zatem podążajmy za tymi wartościami i włączajmy się w wolontariat. Ja ci bardzo dziękuję za te cenne inspiracje i podzielenie się tym, co dzieje się w Pawianicach. Mam nadzieję, że to będzie dla naszych oglądających ciekawe źródło do pracy i rozwoju wolontariatu w swoich strukturach, bo myślę, że warto dzielić się takimi doświadczeniami i wspierać się wzajemnie, żeby tworzyć nowe właśnie przestrzenie do aktywności. Tak, dziękuję Ci, Aniu. Gościem dzisiejszego spotkania była Anna Wendler z grupy wolontarystycznej Agrafka Resort Junior. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę, subskrypcja naszego kanału oraz wspierajcie nas na Patronite, żebyśmy mogli więcej takich ciekawych, inspirujących webinariów dla Was nagrywać. Oczywiście link w opisie, a Was zapraszamy za miesiąc do spotkania z kolejnym gościem. Cześć! Dzięki, bye!